Dzień dobry. Dziś słów parę o rozpoznawaniu żerowisk owadów ksylofagicznych. Gatunki ksylofagiczne są to takie owady, których larwy żerują w drewnie, powodując uszkodzenia mechaniczne. Nie zajmujemy się tutaj kornikami, bo korniki, jak sama nazwa wskazuje, rozwijają się pod korą. Korniki to generalnie zmartwienie leśników. Tutaj pozdrawiamy brać leśną Daszbur i wracamy do naszych owadów, które są szkodnikami technicznymi drewna. Często jest tak, że ktoś przynosi nam kawałek drewna z jakimiś otworkami, no i chcę, żebyśmy rozpoznali, jaki gatunek owada spowodował te uszkodzenia. Jak się do tego zabrać? No, od ogółu do szczegółu. Przy rozpoznawaniu żerowisk bierzemy pod uwagę kilka, wydaje się, prostych cech, na podstawie których jesteśmy w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, żeby nie powiedzieć stuprocentowym, rozpoznać, jaki owad spowodował uszkodzenia drewna. Często są to nieaktywne żerowiska, tak? Czyli nie mamy w środku larw, nie mamy poczwarek, nie mamy postaci doskonałych, tak? Bazujemy tylko na kawałku drewna z otworkami. Pomimo tego, analizując te podstawowe cechy, jesteśmy w stanie określić, jaki gatunek spowodował uszkodzenia. Jak się za to zabrać? No, tak jak powiedziałem, od ogółu do szczegółu, czyli pierwsze co, to możemy przeanalizować, jaki gatunek drewna został porażony. Część owadów żeruje wyłącznie w drewnie gatunków iglastych, część owadów żeruje i w iglastych, i w liściastych, ale na przykład częściej w liściastych. Inne gatunki na przykład żerują wyłącznie w drewnie liściastym, pierścieniowo-naczyniowym. Czyli określając gatunek drewna, jaki został porażony przez owady, już jesteśmy w stanie zawęzić pulę owadów, która mogła spowodować te uszkodzenia. Kolejną cechą, którą bierzemy pod uwagę, to jest kształt i rozmiar otworów wylotowych. Tak. Tutaj widzimy jakieś małe, okrągłe otworki. To są właśnie otwory wylotowe. Mogą być małe, mogą być duże. Jeśli są małe, to generalnie będą one okrągłe. Jeśli są duże, to zazwyczaj są one eliptyczne. Następnie będziemy analizować już żerowisko larw, tak? Czyli to, co jest, to jakie artefakty zostawiły w drewnie. Żerowiska larw, no generalnie będą korespondować z otworami, więc jeśli były otwory okrągłe, tak, i małe, no to żerowiska larw też będą okrągłe i małe. Jeśli otwory wylotowe są eliptyczne, to może na zbliżenie, to później zobaczymy dokładniej, to żerowiska larw, chodniki larwalne też będą takiego kształtu eliptycznego. Oprócz tego będziemy analizować też inne cechy żerowisk larw. Oprócz tego, jaki kształt, tak, czy są one płytkie, na przykład, tak, tuż pod powierzchnią kory, zaznaczając nieznacznie na głębokość 2-3 mm drewno, czy będą to chodniki głębokie, tak, penetrujące w głąb tkankę drzewną. No w końcu, czy będą jakieś zauważalne kolebki poczwarkowe. Tak, i tutaj widzimy, że po okresie żerowania pod korą larwa wykonała kolebkę poczwarkową.
Z tych innych cech też oczywiście bierzemy pod uwagę, czy chodniki są zaciemnione, czy są jasne. Tutaj ładnie widzimy, że nie tylko chodniki są zacienione, ale nawet te przebarwienia przechodzą w głąb drewna. Tutaj bardzo charakterystyczny kształt chodników larwalnych jednego z ważniejszych gatunków owadów ambrozyjnych i przebarwienia związane z żerowaniem tych owadów. W przypadku małych owadów bardzo ważne, szczególnie małych owadów, bardzo ważne jest zawartość chodników. Chodniki mogą być puste, ale mogą być też wypełnione mączką. I to, co najważniejsze, to że w tej mączce mogą występować ekskrementy, czyli odchody. Odchody postaci larwalnych są bardzo ważną cechą diagnostyczną, po której ze stuprocentową pewnością możemy określić gatunek, który spowodował uszkodzenia drewna. A teraz weźmy sobie dla przykładu parę eksponatów żerowisk i omówmy je od ogółu do szczegółu. Co tutaj mamy? No jakiś element mebla wykonany z drewna pierścieniowo-naczyniowego. Element jest twardy, tak, czyli nie był porażony przez grzyby. Widzimy małe otworki, okrągłe. A w chodnikach widzimy mocno ubitą mączkę i tak naprawdę, żeby być pewnym, jaki owad spowodował te uszkodzenia, trzeba wziąć lupę i wykonać obserwację zawartości chodników larwalnych. Jeśli w chodnikach larwalnych oprócz mączki znajdują się odchody w takiej formie soczewkowatej z dwoma ostrymi dzióbkami, to wówczas będziemy mieli do czynienia z kołatkiem domowym. Jeśli natomiast w takiej próbce nie odnaleźlibyśmy odchodów kołatka i w ogóle nie bylibyśmy w stanie znaleźć żadnych odchodów, to najprawdopodobniej uszkodzenia spowodował miazgowiec, który ma odchody amorficzne, czyli bezkształtne. Tutaj inny eksponat, tak? Też kawałek mebla, okleina z drewna pierścieniowo-naczyniowego, ale tutaj już widzimy drewno iglaste. Analogiczne żerowiska, kształt i wymiar, co w tej próbce. Po analizie odchodów będziemy tak naprawdę potwierdzać, że te uszkodzenia też spowodował kołatek domowy, tak? Czyli kołatek może i w iglastym, i w liściastych gatunkach powodować uszkodzenia drewna. Drugi przykład. No tutaj już trochę inaczej to wygląda. Co mamy? Jakiś tam element konstrukcyjny. Drewno iglaste, widać cała strefa bielasta uszkodzona, strefa twardzielowa spoista, bez uszkodzeń, otwory wylotowe eliptyczne, no a kształt żerowisk, no też widać, że tutaj to szczególnie dobrze będzie widać. Płaskie, nie okrągłe, tak, tylko eliptyczne chodniki larwalne. W chodnikach mączka, dużo tej mączki, ubitej mączki, a wśród pyłu drzewnego odchody. I to odchody tak duże, że można je obserwować gołym okiem. Ten kształt odchodów, czyli cylindryczny, mają larwy z Puszczela Pospolitego. Czyli tutaj
generalnie to wszystko są owady, które żerują w drewnie powietrzno-suchym. Kolejna próbka. Tutaj już widzimy drewno, trochę jest pociemniałe, widać wyraźnie pęknięcia poprzeczne, tak, i podłużne, czyli na ten kawałek drewna działały też grzyby powodujące brunatny rozkład drewna. Otwory, no, takie wyraźnie większe, powyżej 2 mm, większe niż w przypadku kołatka i czy miazgowców. Ciemnobrunatne mączka w chodnikach larwalnych. Trzeba wziąć lupę i zobaczyć zawartość tych chodników. Jeśli w tych trocinkach będą znajdować się odchody w formie dysków, to oznacza, że to uszkodzenie spowodował tykotek pstry. Kolejna próbka. Widzimy też tutaj, o, aż próbka tak delikatna, że ją uszkodziłem. Widzimy poprzeczne i podłużne pęknięcia, czyli to jest też element, który był degradowany przez grzyby. Widzimy otwory wylotowe, jakieś pośrednie, pomiędzy kołatkiem domowym a tykotkiem. No, już dużo się tej mączki wysypało, ale generalnie ona jest taka luźna i jeszcze trochę jej w tych chodnikach larwalnych jest, więc znowu trzeba pod lupę, jeśli będą to odchody w kształcie łezki, tak, czyli tylko dzióbek będzie z jednej strony, to będzie to żerowisko kołatka upartego. Tykotek pstry, kołatek uparty to są gatunki, które lubią, a nawet śmiało można powiedzieć, że kołatek uparty wymaga drewna zagrzybionego i zawilgoconego. Zupełnie inny typ żarowiska. Oczywiście gatunek iglasty. Płaskodenne w formie taśmowatych czy plackowatych wygryzień, ostro krawędzistych. No i po okresie żerowania larwa wykonała chodnik w głąb drewna zakończony kolebką poczwarkową. Ten fajkowaty kształt chodnika doprowadzającego do kolebki poczwarkowej jest charakterystyczny dla zagwoździka fioletowego. Tutaj mamy troszeczkę inaczej wyglądający, tak? Oczywiście też drewno iglaste, sosna, też mamy w formie taśmy i plackowatych wygryzień chodniki larwalne, ale one już nie są ostro krawędziste. To jest cecha pierwsza, a cecha druga, że mamy dwa typy otworów. Jeden jest eliptyczny, tym otworem larwa wchodzi w głąb drewna i wykonuje kolebkę poczwarkową, a postać doskonała wychodzi okrągłym otworem wylotowym. To przykłady owadów żerujących w drewnie, na którym jest kora. Jeśli nie będzie kory, to owady te nie będą porażać takiego drewna. Dotychczas mówiliśmy o typowych owadach ksylofagicznych. Oprócz tego oczywiście są też owady, które powodują uszkodzenia, ale nie odżywiają się drewnem. To są owady, które uszkadzają drewno po to, żeby zbudować sobie schronienie. No i takim przykładem są na przykład mrówki. Jak widzimy, gniazdo mrówek założone w pniu drzewa, a tutaj dla potwierdzenia, że mogą też pojawić się szkody od mrówek w budynkach, mamy element konstrukcyjny i ten charakterystyczny kształt.
gdzie będziemy mogli wyróżnić komnaty, chodniki. Gdzieś tutaj była kiedyś królowa, mieszkała kiedyś królowa. To tyle, jeśli chodzi o omówienie żarowisk. Wszystkie informacje dotyczące cech diagnostycznych poszczególnych żarowisk owadów ksylofagicznych znajdą Państwo w podręczniku, znajdą Państwo w skrypcie do ćwiczeń oraz oczywiście na bieżąco są udostępniane Państwu materiały w ramach zdalnego kształcenia. Dziękuję bardzo za uwagę.